zgładzony ten włos. To też jeszcze. Ale nie szybkice. Wyjechali za każdym pojeździe jeden lekkometr. Jeśli będzie w Gruzji, to i tutaj. Chyba jest lepiej niż wczoraj, co? Lepiej. Wczoraj to w każdym kontakcie z piłką. Tak, to wczoraj to w ogóle ona siadała, nie? O wiele lepiej. Lepiej, nie? Dobra melioracja. Bo widać jak woda stoi, a dzisiaj... Teraz można skupić się na grze. Dzisiaj piła pójdzie szybko. A piłka będzie fajnie chodzić, nie? No tu patrz, żeby już... Ale tu? No, a są, no są jeszcze takie miejsca. No, nie, będzie gra typu, ty do mnie, ja do ciebie. Starczy tej muzyki. Świdek to prawie u siebie, nie? No, dwie ulice dalej mieszkałem. Wszystkie znajomych zaprosiłeś, nie? Powiedz jakąś anegdotkę, nie, tak jak tak się wziął, nie? Gori o ten, o Babelu. Ty ku nas obrał. Tu jest git. Ale widziałeś tam? Tam widzę książki kiedyś lepsze, wiesz. Mówili, że była pogoda, bo słoneczko. Opala cię. Które ja mam miejsca na biletach? Czy wydaje się, że za oknem, wiesz? Myślisz, że za oknem będę musieli? Jest najbiegniejszym kibicą, on przyjechał do całą reprezentacją już tyle kilometrów. Na każdym meczu na trybunach. Tam jest moje miejsce. Tam, tak. Tam za tą szybą. Gierek. A nie tam C6? Chyba, że tam pójdziemy. C6, 16 rząd, patrz tam. Nie, za szybą, bo ciepło będzie. Literka D, bo na środku najlepsze. By tu mokrzy będziecie biegać, ale ja będę ciepło. Na VIP-ie. Kto będzie biegał, ten będzie biegał. Guys, just a second, please. You all know what this means, yeah? Respect. So respect the rules of the game. Good luck and good day. Chodzi o to, ile macie? Mało macie, ale walczymy, tak? Chodź, walczymy?
Ostatnie było gorzej, nie? Wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie, ok? Dziękuję jeszcze raz. Co to był w ogóle? Co? Hugo, mój dobra morda z Arsenalu. Gdzieś tam dobrze się trzymamy, gdzieś tam blisko, mamy dobry kontakt. Jak wychodzimy gdzieś zawsze na zewnątrz, to gdzieś tam wyskakujemy razem. Więc no, bardzo mu kibicuję. Szkoda, że na ławce niestety dzisiaj, ale myślę, że jeszcze dostanie szansę i pokaże. Bo w tamtym meczu, pamiętam mecz wcześniej grał i właśnie mi wytłumaczył, że usiadł na ławce tylko dlatego, że gdzieś tam FUT23 mieli, gdzieś tam inni bramkarze bronili i nie dostał swojej szansy, ale powinien się gdzieś tam odbudować tą formę i wrócić na pewno do pierwszego składu. Okej, okay. A powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy dzisiaj? Nie, ogólnie dostałbym wolne tak czy siak, gdzieś tam ci kontuzjowani zawodnicy albo którzy nie są powołani do kadry, gdzieś tam dostają ten weekend wolny i mogą się wyrwać do domu, mogą uciec troszkę, oderwać się od tego wszystkiego. Przyjechałem, rozmawiałem z trenerem, zaprosił mnie na mecz i oczywiście się pojawiłem. No mecz ogólnie ofensywny, bardzo ofensywny, dwie drużyny atakowały, gdzieś tam dużo sytuacji. Myślę, że kibicom się bardzo podobał mecz. Szkoda, że remis, bo mogło być lepiej, zawsze może być lepiej, ale tak jak trener przyszedł i powiedział, że trzeba szanować punkt ten, bo mogliśmy tak naprawdę przegrać, mogliśmy wygrać, więc myślę, że remis zasłużony. Mam takie mieszane uczucia po tym meczu, bo z jednej strony myślę, że może być zadowolony ze swojej zmiany, bo naprawdę daje się dużo odróżnienie. Asysta, wywalczony karny, ale z drugiej strony duży niedosyt na pewno po tym wyniku końcowym. No zdecydowanie gdzieś tam, jak wynik jest nie tak jak powinien, to te indywidualne statystyki odchodzą na dalszy plan i liczyliśmy tutaj, nie ma co ukrywać, na wygraną. I szkoda, że tak nie wyszło, bo za każdym razem, kiedy byliśmy na prowadzeniu, to finowie nas doganiali. No i szkoda, że po prostu daliśmy sobie wydrzeć te trzy punkty. O dwie sytuacje też chciałem Cię zapytać. Najpierw może zacznę od tej, w zasadzie już pod koniec meczu, kiedy wyszedłeś sam na sam z bramkarzem. To jest taka akcja, która gdzieś tam się śni? Czy myślisz, że miałeś już mało miejsca na uderzenie? Może mogłem się lepiej zachować, bo widziałem, że już w ostatniej chwili, że on poszedł na wślizgu i może mogłem zatrzymać piłkę czy zmienić kierunek, ale chciałem szybko oddać strzał i zdążyć dziurmą gdzieś korkiem i wybić tą piłkę, także no szkoda, no ale tak jak mówię, no zasłużyliśmy, uważam, tutaj, żeby wygrać i szkoda, no ale jest następny mecz i trzeba wygrać. Druga, ten rzut karny, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mi się wydaje, że po prostu wyprzedziłem go, poczułem pchnięcie, no to wykorzystałem, że tak powiem, ten newralgiczny moment i fajnie, że Kowneś strzelił, no ale w końcowym rozrachunku niewiele to dało. Nie? A te warunki atmosferyczne, piłka stawała, przeszkadzało to na boisku? Znaczy, no wiadomo, piłka troszeczkę stawała, ale myślę, że dobrze się czuliśmy na tym boisku, bo każdy walczył do ostatniej minuty, nie brakowało nam sił. Myślę, że tam byliśmy tą stroną przeważającą, ale no co, szkoda, ale jedziemy na Litwę. Mam nadzieję, że zgarniamy trzy punkty i wrócimy tutaj z uśmiechem.